Państwu, jesteśmy po meczu drugiej ligi piłkarskiej Stalnia Rzeszowa Tarnobrzeg. Zwycięstwo gości 2-0. Przepraszam, zwycięstwo gospodarzy 2-0. Gościmy szkoleniowców obu zespołów. No i prosimy o tradycyjny komentarz jako pierwszego trenera gości, trenera Włodzimierza Musiała. Na początku chciałem pogratulować trenerowi, zawodnikom, działaczom, całemu społeczeństwu mielskiemu takich dobrych wyników. Jak również gratuluję dzisiejszym meczu, zmianowanego meczu i 3 punktów. No i prawdopodobnie w Bielcu będzie pierwsza liga. Uważam, że dzisiejszy mecz wygrała duża, lepsza, bardziej zdeterminowana, lepsza pod każdym względem. Fizycznym, taktycznym, technicznym. Po prostu Stamiel w tej chwili ma lepszą drużynę od Siarki. My mamy określone problemy kadrowe, 5 zawodników. Podstawowego składu nie może grać, grają zawodnicy, którzy no muszą w tej sytuacji podjąć grę. W pierwszej połowie Stalnia z nas dominowała, strzeliła szybko 2 bramki. Nawet zejście Kamila Radulego za czerwoną kartkę nie zmieniło tej sytuacji. Bardzo mądrze grali w defensywie i właściwie to nie stworzyliśmy jakiejś dogodnej sytuacji do strzelania bramki. Jeszcze do tego było dużo stałych fragmentów gry, gdzie w drugiej połowie nawet 10 nam zagrażali. I chyba mieli jedną sytuację, gdzie Kuba Głaz, ta piłka troszeczkę mu odskoczyła, mógł uzyskać bramkę. Dużo strzałów z dystansu, właściwie żadnego zagrożenia dla gospodarza. Jeszcze raz gratuluję. Mikrofony są do trenera Gąsiora, to może zadajmy pytania teraz trenerowi Gąsiorowi, jeśli są takie pytania. Jeśli nie ma, to przypinam się trenera Białka. No cóż, ja mam bardzo mało do powiedzenia, jeśli chodzi o to spotkanie, bo dobrze się zaczęło, natomiast bardzo szybko warunki gry się zmieniły po tej czerwonej kartce. No i co mogę powiedzieć? Na pewno przećwiczyliśmy duży taki fragment meczu, grę w defensywie i wcale to najgorzej nie wyszło, uważam. Taki mecz przyda się, myślę, i w przyszłości, jeśli chodzi o taką grę defensywną, bo pokazał, że można. Natomiast, no co, my się bardzo cieszymy, zwycięstwo, kolejne punkty, że będzie ciężko, że będzie trudno, że to nie będzie spacerek, wiedzieliśmy, powiedzmy, przed spotkaniem. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, zadowoleni, szczęśliwi, że udało się w derbowym, powiedzmy, pojedynku wygrać, zdobyć te 3 punkty. No jeszcze przy takiej historii tego meczu, bo mówię, na pewno trudno się grało w ten, jeśli przeciwnik był w przewadze liczebnej. No i spokojnie pewnie wypunktowaliśmy rywala na początku, później potrafiliśmy zamurować tą bramkę, bo tak to momentami wyglądało, no ale tak jak powiedziałem, wynik był dzisiaj najlepszy.